Jak skończyłem szkołę, to byłem przekonany, że wszystkie teatry będą stały otworem. Coś jest ze mną nie tak. Że to, to ze mną coś jest nie tak. I wszelki lęk, strach odszedł, tylko powiedziałem Bogu: OK, ja poczekam. I jeżeli rzeczywiście to jest zawód dla mnie, to ja wierzę, że ty mi dasz jakąś okazję, żebym mógł wejść w to yy, i się spełniać jako aktor. Ja bym chyba pogrupował yy, w ogóle moje życie na taki czas. Przed nowotworem i po nowotworze. Na, uświadomiłem sobie na terapii, że ja mam niesamowite braki w miłości, że ja mam e, jakieś takie braki z samoakceptacją. Ogromny problem z wybaczeniem sobie różnych rzeczy. E, wiesz co, Karol, może to jest proste, co ci teraz powiem, ale mam takie wrażenie, że powinienem ci powiedzieć, że, e, że Bóg jest z tobą e, i że On cię nie zostawi z tym samego. Nazywam się Karol Kunysz, mam 27 lat. Zawodowo zajmuję się aktorstwem. Jestem po łódzkiej szkole filmowej, powiedział aktorskim, a także lektorstwem. Czytam książki, audiobooki, reklamy, różnego typu głosowe, radiowe. No i z tego, z tego żyję, a poza tym jeszcze razem z żoną prowadzimy firmę, która zajmuje się trenowaniem psów. Jest to Agility, czyli. To jest bieg z psami przez przeszkody. Polega to na tym, że masz określony tor zbudowany z różnych przeszkód i musisz go przebiec na czysto w jak najlepszym czasie. Jak skończyłem szkołę, to byłem przekonany, że wszystkie teatry będą stały otworem. I że tej pracy jest mnóstwo. Oni tak mówią tak naprawdę, że tego to ciężki chleb, ciężki zawód, ale ja byłem tak wypełniony optymizmem po, po skończeniu mojej szkoły, że byłem w stanie podbić świat. Później trochę zderzyłem się z rzeczywistością. Okazało się, że mm, z tą pracą jest ciężko, że jest trudno, że mało jest wakatów w teatrze, mm, że też czasem dobrze jest mieć koneksję. Eee, I też to też rodzi taką frustrację, dlatego że jeżeli idziesz na casting któryś z rzędu i okazuje się, że go nie wygrywasz, to myślisz sobie, kurde, coś jest ze mną nie tak, że to, to ze mną coś jest nie tak. A to nie jest kwestia tego, że to z tobą jest coś nie tak, to jest kwestia tego, że ktoś ma inny brief, że ktoś sobie szuka na przykład bruneta z jasnymi oczami i tak sobie wyobraża tę postać, eee, albo po prostu mm, komuś się spodobałeś. To nie znaczy, że jesteś słaby. To znaczy, że to po prostu jest dla kogoś innego, akurat w tym momencie. Początki aktorstwa w moim przypadku sięgają szkoły podstawowej. Miałem jakieś takie chęci do tego, żeby startować albo w konkursach recytatorskich, albo w spektaklach takich dla dzieci. Było takie kółko teatralne. I. Ja uczestniczyłem w tym, dlatego że po prostu miałem z tego super fan i strasznie mi się to podobało. I to tak było w szkole podstawowej, później w gimnazjum. W liceum dotarł do mnie głos moich rodziców, którzy powiedzieli, że trzeba mieć jakiś normalny zawód. Więc ja wtedy trafiłem do szkoły do klasy, gdzie była matematyka rozszerzona. Z taką myślą, że nie, ja muszę zarabiać dobre pieniądze, muszę mieć szanowany zawód, będę inżynierem, tak, tak myślałem w głowie. Później skończyłem z dwójką na, na, koniec, na koniec semestru I, i dotarło do mnie, że to chyba nie jest dla mnie i zacząłem tak znowu szukać. I gdzieś tak z tyłu głowy mi się pojawiło coś takiego: zaraz, 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 a zostanę aktorstwem, no bo przecież to było takie super. I. Rzuciłem wszystko na jedną kartę, że trafię do szkoły aktorskiej. No, po prostu uznałem, że chcę mieć osobę, której, u której się będę przygotowywał, więc znalazłem taką, taką osobę. Rok cały się przygotowywałem do tego, żeby zdawać na te egzaminy, bo tam są specjalne egzaminy w szkole. I nie poskładałem na żadne kierunki inżynieryjne. Złożyłem na jakieś tam zapchaj dziury. Yy, tak, żeby nie zostać z niczym, jakbym, yy, jakbym się nie dostał, aczkolwiek yy, całym sercem wierzyłem w to, że się dostanę. No i się udało, dostałem się do łodzi i tam pojechałem na studia. Yy, pamiętam, że mój dziadek yy, był bardzo niezadowolony z tego, że yy, właśnie takie głupoty mi w głowie. Rodzice stworzyli mi warunki do tego, żebym mógł to robić, i powiedzieli: Dobrze, jak chcesz, to niech tak będzie. I jestem im za to bardzo wdzięczny, bo miałem możliwość studiowania w Szkole Marzeń. No, bo jednak to jest szkoła, do, których, do której się dostaje bardzo mało osób, raczej nie liczni. No i mogłem studiować to, co kocham. Ja bym chyba pogrupował w ogóle moje życie. Na taki czas, przed nowotworem i po nowotworze. I przed nowotworem yy, byłem bardzo sfrustrowany. To znaczy, rzeczywiście, bardzo mnie dotykało to, że mi się nie udaje, bo bardzo chciałem, a widziałem, że było inaczej. I też miałem takie, myślę, że to były stany depresyjne, które. Rzeczywiście wynikały z różnych rzeczy w moim życiu, ale to była jedna z tych składowych rzeczy. Właśnie to, że po prostu jestem słabym aktorem. Takie miałem w głowie myślenie. Że ja jestem po prostu słaby. Ja się do tego nie nadaję, inni są lepsi niż ja. I tak było przed nowotworem. W trakcie nowotworu spotkałem Jezusa. I później. Jak z tego nowotworu um, można powiedzieć, um, wyszedłem, nie sam, um, ale jak wyszedłem, to moje, um, moja perspektywa na to się totalnie zmieniła. Do mnie dotarło to, że um, to Bóg daje pracę. I wszelki lęk, strach odszedł, tylko powiedziałem Bogu: OK, ja poczekam. I jeżeli rzeczywiście to jest zawód dla mnie, to ja wierzę, że ty mi dasz jakąś okazję, żebym mógł wejść w to i się spełniać jako aktor. I rzeczywiście, jakiś czas później dostałem się do spektaklu, który totalnie sprawił, że ja się po prostu spełniam, że jest mi dobrze i że mam fan z tego co robię. Miałem 22 lata, właśnie urodziła mi się córka. Trzy miesięczna maria. Byłem aktorem po studiach, nie miałem stałej pracy, ale gdzieś tam łapałem się tych lektorskich rzeczy, widziałem dopiero, że zaczyna mi to dobrze wychodzić, i że to też jest fajne. I wtedy okazało się, że jestem chory na nowotwór. To znaczy, miałem jakieś po prostu problemy z pęcherzem. Mój teść, który jest lekarzem, powiedział mi, żebym żebym poszedł na takie kompletne badanie do urologa na USG, żeby po prostu zobaczyć, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. No i to był tak jeden z takich czarniejszych dni w moim życiu. Pamiętam, że był taki ciemny gabinet. Doktor, który jakoś, tak mam właśnie wrażenie, jakby długo tak padał. Jakby chciał rzeczywiście coś sprawdzić, ale nic nie mówił. E, siadamy do, do tego, do, do stołu e, i mówi do mnie, e, panie Karolu, e, wydaje mi je, je, nie chcę panu mówić, że coś jest nie w porządku, e, czy że jest to, co myślę, że może to być, e, bo to trzeba sprawdzić, e, ale rzeczywiście jest tam coś, czego nie, nie, nie powinno być i muszę pana poinformować o tym, że to może być nowotwór, nowotwór jądra. Ja wtedy dokonałem y, większej diagnostyki, y, i rzeczywiście okazało się, że, że jest to nowotwór i. Y, no i że jestem chory na raka. Byłem w totalnej rozpaczy. Y, bałem się śmierci. Y, nie wiedziałem, co będzie, czy jak, jak ten nowotwór jest duży, czy są przerzuty. Y, czy zaraz nie, nie stanie się tak, że osierocę moją córkę, zostawię moją żonę. Ja po prostu strasznie się bałem. I szukałem ratunku w różnych rzeczach. W tym, co oczywiście mnie zniewalało, czyli na przykład w pornografii. Szukałem ratunku w medytacjach jakichś blisko wschodnich, szukałem ratunku w wyjściach towarzyskich, w grach komputerowych, no ale nigdzie nie byłem w stanie go znaleźć. I mój przyjaciel zaprosił mnie na spotkanie wspólnoty, do której on chodził. I tam ja przyszedłem i modlili się nade mną o uzdrowienie. I chociaż w tamtym momencie tego uzdrowienia nie otrzymałem, to to był jakiś taki y, game changer. To znaczy coś tam takiego się zadziało. Nie wiem, czy jestem w stanie w ogóle to słowami dobrze opisać. Przed do mnie pokój i po tej modlitwie jedna z osób do mnie podchodzi i mówi, wiesz co Karol, może to jest proste, co ci teraz powiem, ale mam takie wrażenie, że powinienem ci powiedzieć, że, y, że Bóg jest z tobą i że on cię nie zostawi z tym samego. I to mnie e, tak trafiło, że coś się obudziło w moim sercu, e, czego nigdy wcześniej e, nie, nie, nie widziałem, nie dostrzegałem. I, i tak to się zaczęło. I ja zacząłem. E, Szukać Jezusa po prostu. Gdzieś dorwałem książkę, czy może ona była w moim pokoju po prostu, czy w moim domu, tylko nie miałem czasu, żeby się nią zająć. Marcina Zielińskiego książka, Jak się modlić? I on tam mówi o takiej modlitwie obecności, o tym, żeby po prostu. Nie gadać, nie przegadywać, tylko być po prostu z Bogiem. I rzeczywiście, jak patrzyłem na moją modlitwę, bo ja jestem wierzący chyba od dziecka, tak myślę, ale to nie była taka prawdziwa wiara żywa. Raczej jak rozmawiałem z Bogiem, to prosiłem go o coś, albo dziękowałem, no ale tak, żeby się trochę przymylić, traktowałem trochę modlitwę jak handel. I e, kiedy tak przeczytałem tę książkę, to powiedziałem sobie, dobra, to ja teraz już nie chcę, nie chcę nic wyłudzać, nie chcę cię zagadywać, tylko po prostu chcę z Tobą być. I ten pokój e, przychodził. I ja potrafiłem po trzy godziny siedzieć w pokoju, po prostu e, w, w, w obecności. Tak Myślę, że chciałbym to chyba nazwać, że ktoś tam po prostu był ze mną. Ja teraz wiem, że to był Bóg. Wydaje mi się, że coś się zmieniło w sensie w moim, w moim odbiorze. Zacząłem też dużo więcej czytać, chcieć poznawać, i, i dotarło do mnie, że wcześniej miałem trochę taki, takie podejście sieroty. Że o wszystko trzeba samemu walczyć, ale nie wiadomo jak to będzie, bo świat jest wielki, trudny. No i też mój zawód nie jest taki łatwy. Przecież tak dużo osób mówi mi, że mój zawód jest po prostu trudny, że to jest ciężki chleb, że mało kto z niego wyżywa. No ale jak wyczytałem, że Bóg jest Ojcem, który daje dobre rzeczy swoim dzieciom, i że ja jestem tym dzieckiem, jest wszechmocny, może zrobić wszystko, no to jeżeli chce, to może dać mi pracę. I dotarło do mnie, że ja miałem zły mental, że ja e, po prostu będę to miał, no bo ono na mnie dba. I rzeczywiście e, zaczęło. Miałem taki okres e, po nowotworze, po tym leczeniu, gdzie wszedłem w spektakl, i, i zacząłem. E, raz, że miałem próby do spektaklu, ale e, te rzeczy lektorskie zaczęły mi się przelewać. To znaczy, ja zacząłem dostawać więcej tych wszystkich e, zleceń niż mogłem tak naprawdę wykonać, i pierwszy raz w swoim życiu musiałem e, zrezygnować z tego, żeby tego nie robić. Dlatego, że po prostu miałem za dużo. Myślę, że jest jakiś taki kryzys ojcostwa, kryzys autorytetów w dzisiejszym świecie. Mm, nie wiem, czy taki mm, dostęp do. Globalizacja, internet, social media, czy to pomaga, czy to przeszkadza? W moim przypadku to była na pewno taka droga, która szła równolegle. To znaczy, ja potrzebowałem pracować zarówno nad, nad duchem, jak i nad duszą. To znaczy, sam. Oddawałem to, to Bogu i yy, on, on rzeczywiście uwalniał mnie z tego, ale zauważyłem też, że potrzebna jest mi terapia ym, dlatego, żebym mógł wyjść trochę z mojego y, złego myślenia, yy, które, które, które gdzieś po drodze swojego życia od dzieciństwa nabyłem to się z tego zrobiły takie kolejny, z, z których trudno było wyjechać. Yy, yy, I też dotarło do mnie, że. To jest coś takiego jak taki yy, chwast, ja bym to nazwał. To znaczy, yy, ja też tak po ludzku, to próbowałem yy, radzić sobie w ten sposób. Yy, jakbym tak trochę ucinał tylko tę górną część. To znaczy, nie, ja się teraz będę pilnował, e, ja teraz będę więcej e, czasu spędzał z Bogiem, ja teraz będę czytał codziennie Pismo Święte, e, już nigdy do tego nie wrócę, wyłączam konto na Facebooku, Instagramie, kończę dostęp, nie ma tego. E, no ale później pojawiała się jakaś rzecz, która mnie striggerowała. Nawet e, czyta jakaś reklama, no bo przecież dzisiaj... E, tak naprawdę wszędzie jest taki content, prawda? I to nie musi być nawet nic, co, co jest, nie wiem, wyzywające, yy, tylko po prostu coś, co sprawi, że w twoim mózgu zacznie się jakiś, jakiś impuls, prawda? I dotarło do mnie, że też w trakcie tej terapii, że ja potrzebuję zająć się tym, co jest yy, nie na górze, tylko tym na dole, że yy, na, uświadomiłem sobie na terapii, że ja mam niesamowite braki w miłości. Że ja mam e, jakieś takie braki z samoakceptacją, ogromne, ogromny problem z wybaczeniem sobie różnych rzeczy. E, ten korzeń, w momencie kiedy tego się pozbyłem, e, powiedziałem sobie: e, Ja siebie przyjmuję takim, jakim jestem. E, jestem e, dobrze stworzony, wspaniale stworzony na, na, na podobieństwo Boga, e, jestem wystarczający. E, i nawet jeżeli ja sam nie potrafię siebie kochać, to Boże, proszę, żebyś ty mnie kochał, żebyś ty mnie teraz ukochał. I, w, i tak to nie było tak, że to się stało, psyk. Tylko raczej y, powoli, powoli moje serce zostawało, na, zosta, zostawało wypełnione. Y, I w momencie, kiedy już się zaczęło przelewać, okazało się, że w ogóle y, cały ten, y, cała ta rzecz. Już jest, nie jest potrzebna. W sensie to był jakiś taki mechanizm ucieczkowy. To była jakaś taka ucieczka przed nieradzeniem sobie z problemami, e, przed uciekaniem przed samym sobą, e, przed tym, co czuję. A w momencie, kiedy okazało się, że e, ja tutaj mam wszystko OK, e, co jest dziełem Boga w dużej mierze, moim troszeczkę też, ale Jego, e, to już nie jest to potrzebne. Więc ja uważam, że e, jedno drugiego nie wyklucza. E, Mówię tutaj o wzroście duchowym i o terapii, a nawet pomaga. To znaczy, ja na terapii y, zrozumiałem pewne mechanizmy, y, które po prostu y, całe życie. Y, w, w których całe życie trwałem, i y, y, duchowość, wiara w Boga, pomogła mi też to przezwyciężyć. W sensie, to, y, y, wierzę w to, że jedno oddziałuje na drugie. Y, no bo to są naczynia połączone. Duch, dusza i ciało to jest, nie, nie da się oddzielić ducha od ciała, ani duszy od, yy, od ducha.